Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Popcoring i dzisiaj zagramy sobie w Crash Bandicoot 4 Najwyższy Czas. Przejdziemy kolejny poziom z mapy Kaskady Spokoju pod tytułem Na Spokojnie. A zanim rozpoczniemy, to może zmienimy sobie na Coco i może tą nową skórkę. Jasna sprawa. I teraz możemy rozpoczynać. Tak jak wam w poprzednim odcinku mówiłam, dokończyłam ten poprzedni poziom z ścieżki Tauny, ponieważ tam nam zabrakło jednej skrzyni i już mamy wszystkie klejnoty. Teraz zobaczmy, odblokujemy sobie najpierw przejście tutaj. Zobaczcie, fajnie się ten skin prezentuje. Jest taki neonowy. Znowu mamy te smoki. Niestety jesteś w błędzie, Embryo, bo nie łączymy sił. Jesteśmy przeciwko sobie. Dobra. Ten most się za nami rozbił. Poczekajmy na smoka i teraz. Okej. Pierwszy checkpoint. Mamy TNT. Zobaczcie, tam są na górze dwie chyba skrzynki. Więc może uda nam się to zrobić z TNT. Okej. Jest coś więcej? Nie, raczej nie ma. I mamy nowe przeszkody. Są to takie wysuwające platformy, jak widzimy. Tu jeszcze są dwie skrzynie w powietrzu. Okej. Teraz poczekajmy. Zobaczcie, tu jest właśnie taki ziomek, który ma pałkę i bije w ten kong. I wtedy takie zielone kółka wyskakują i może nas to zabić. Więc musimy tego unikać. Teraz zabieramy te skrzynki za pomocą kręcioła. I kolejny checkpoint. Znowu skrzynie w powietrzu. Chyba już nie zdążę. Muszę poczekać. I teraz. Teraz przejdziemy liną na drugą stronę. Hop. Znowu te platformy. Właśnie niektóre takie platformy się rozbijają. Jak za długo na nich będziemy stać. Teraz tu rozbijam skrzynię. Przed nami jest taśma z retrospekcją, więc postaram się tu teraz nie zabić. Rozbijmy to TNT. Okej. Jest ten lew, czy jakieś tam zwierzę. Musimy je wyeliminować od tyłu. Hop. I mamy taśmę retrospekcję zebraną. Zobaczcie. Możemy uderzyć w ten kong i taka melodia gra. W sensie nie można nazwać tego melodią, ale takie nutki z tego wyskakują. Się wspinamy po takich wielkich budynkach. Hop. Znowu skrzynki w powietrzu z tymi ogninkami, więc trzeba uważać. Jest 139 skrzyń. Okej. Okay. Mamy dopiero 62. Mamy zebraną. Przeskakujemy na następną platformę. Hop.
Checkpoint jest też przed nami. Ale te smoki tak mogą nam coś zrobić chyba. Znaczy, tak sobie latają tutaj. Teraz wyjeżdżamy platformą na górę. Okej. Z TNT, więc musimy uważać, bo ten kręcioł rozbija TNT i możemy od razu wybuchnąć. Okej, teraz już pozbyliśmy się maski niestety, więc musimy bardziej uważać. Znowu te smoki. Okej. Most. Jest też bonus przed nami. Zobaczmy, co nas w nim czeka. Tu już widzę skrzynkę na górze. Okej. Podskoczmy. Tu też jest skrzynka na górze. Ciekawe, jak się tam dostanę. Bo tu tak normalnie tam nie doskoczę. Najpierw może rozbijmy to TNT i zobaczymy, co dalej. Okej. Teraz te dwie skrzynki na górze. I teraz trafiam w TNT. Poczekajmy. Tu jest skrzynka na dole. Że spróbujmy się z niej wybić właśnie tam na górę i kręcią. Zobaczmy. Kurczę. To może się udać, tylko nie wiem, czy inaczej się uda, czy jak. Okej. Więc spróbujmy jeszcze raz, a najwyżej poszukamy jakiejś innej drogi. Okej. Czekajmy teraz, aż smok przeleci. Chyba musimy bardziej na prawo. Widać, że teraz ten poziom trudności cały czas wzrasta, więc może mi się nie udawać, bo nie jestem profesjonalistą w tych grach. Ale spróbujemy. O, teraz się udało, czyli jednak trzeba było się wybić z tej skrzynki. Tylko to bardziej z prawej strony wziąć. O, tu od razu wpadliśmy na górę po te skrzynki. To jest koniec. Jeszcze trzy skrzynie, więc tu już bez problemu je zbierzemy. I teraz mamy 105 skrzynek. Więc możemy ruszać dalej. Znowu te platformy. Tylko właśnie, zobaczcie, zwróćcie uwagę na to, że ta platforma tu jakby są... ta platforma jest zrobiona z takich połamanych desek, dlatego nie możemy na niej długo stać, bo ona się łamie. Dlatego musimy uważać. Tu znowu lew. Okej. Zobaczcie, mogę tam wejść. Czy coś tu będzie? Owoce łumpa na razie. Tu mnie coś blokuje, czekajcie. Właśnie ukryty klejnot zdobyliśmy. I tu było 6 skrzyń. Nie wiem, przelecę się jeszcze tutaj, może coś będzie. Dobra, 117. Nie wiadomo, czy to coś tam jeszcze jest, bo nie mogę jakby tam zobaczyć w ogóle, kamery obrócić ani nic. Dobra, zostawmy to na razie. Może jednak wziąłem wszystkie. Okej. Tu musimy skakać w tych platformach. Kolejny checkpoint. Znowu możemy zagrać na gongu. A nie kongu. Wcześniej się pomyliłam, przepraszam was. Okej, teraz TNT i znowu ten lew. Była skrzynka na górze, już ją zebrałam. Okej, teraz tu.
czy to smog jest. Czekajmy na odpowiedni moment. Okej, teraz. Tu znowu ta łamliwa platforma. Zobaczcie, co się może stać właśnie przy takim uderzeniu. Wybiło mnie w powietrze. Ale spróbuję teraz jeszcze raz. Teraz lew. Jeju. No, chodź tu. Okej, teraz się udało. Jeszcze tutaj. Okej, raz. O! Nie mogłam włączyć kręcioła. Ciekawe czemu. Okej, jeszcze raz. Halo. Okej, cyk. Teraz na górę. Okej. Czekajmy jeszcze chwilę. Teraz się udało. Na szczęście. Checkpoint przed nami. Dwa smoki na raz. Mocy. Dobra. Nie spadłam na tą platformę. Ale tutaj mam checkpoint, więc na szczęście nie muszę tamtego powtarzać. Okej. Teraz szybciej. Hop. Hop. I hop. Okej. Teraz te skrzynie. Są jeszcze te lwy. Halo. Halo. Mocy. Okej. Już wiadomo, że mamy wszystkie skrzynki. Możemy jeszcze to intro rozbić. Zobaczcie, tu w ogóle na filarze jest taki diamencik i że w ogóle nie niszczyć skrzyń, więc może tu jest kryształ, żeby przejść ten poziom bez wszystkich skrzyń, żeby nie niszczyć. Ale to już ogarniemy w następnym odcinku, jak widzicie. 5 śmierci na 3, więc będę musiała ten poziom powtarzać. A teraz przejdźmy kolejną taśmę z retrospekcją. Ścieżka nam się odblokowała. To chyba będzie bitwa z Embryo, ale to już w kolejnych odcinkach. Teraz może zmienimy sobie na Crasha i nową skórkę, którą odblokowaliśmy z papieru. Tak ona wygląda. I teraz możemy przejść do kolejnej taśmy z retrospekcją. Wybitne badanie Embryo. No to rozegrajmy. Widzimy, że tu Embryo teraz się podszywa pod neokorteksa, ale na początku zobaczcie, tu widzimy, że jest 215 skrzyń, w ogóle tu jest koniec na początku, to jest takie zdziwienie troszkę. Okej. Widzimy, że pod nami jest Nitro, w ogóle tu jest jakaś skrzynka wybijająca, ale to przekonamy się później, więc teraz skaczemy nad Nitro, musimy uważać. Na górze też coś jest. Przejdźmy tam najpierw. Okej. O kurczę, jeszcze tu jest Nitro. Okej. Wpadłam na tą skrzynkę. Ciekawe, czy tam będzie coś na górze, bo jak nie, to mogę tą skrzynkę rozwalić. Po prostu skakać tam bez tej skrzynki wybijającej. Nie wiem, zobaczmy, czy coś tam jest na górze. Nie no, raczej tam nic nie ma. Spróbujmy właśnie tak zrobić, jak mówię. Czyli tak. I tu sobie poskakać. Po prostu nie wpaść na to Nitro. Okej. Teraz pyk.
Możemy zejść teraz tutaj na dół, okej. To jest ta skrzynka. Musimy rozbić kręciołem teraz tą skrzynkę wybijającą. Okej, udało się. I teraz tu na lewo. Okej. To jest TNT. Tych skrzyń wszystkich nie muszę rozbijać, bo nitro na końcu powinna być blok z rozbiciem tych wszystkich nitro. I on powinien się wysadzić razem z tymi skrzynkami zielonymi. Okej. Teraz ponownie rozbijamy skrzynkę wybijającą. I teraz powinniśmy chyba rozbić to TNT. I najpierw wezmę te skrzynki. I teraz. Teraz tu na lewo. O kurczę, muszę się pospieszyć. Okej. Dobra, na razie TNT nie będę rozbijać, bo na górze są skrzynki, a muszę tam do nich doskoczyć. Więc może weźmy najpierw te skrzynie. Okej. Hop. Teraz TNT. Okej. Teraz uwaga tutaj na nitro. Mamy pierwszy checkpoint. Tak jak mówiłam, to jest zielona skrzynka. A raczej nie na końcu, a tutaj prawie na samym początku. Okej. Halo, muszę się zabić. Nie chcąc co tam spadłam. Nie dałam rady wrócić po prostu. Więc ponownie rozbijamy nitro. Możemy teraz na dół. Tu mamy TNT. Ale też na dole jest ta skrzynka. To może najpierw rozbijmy to TNT, żeby nam odblokowała tą ścieżkę na dole. Mam nadzieję, że nie wybuchną skrzynki. Okej, nie wybuchły. Teraz musimy pomyśleć też o powrocie, bo musimy dwie strony iść, czyli zgarnąć tą skrzynkę z jabłuszkiem, raczej złotym owocem Wumpa, a później jeszcze się wrócić tu na prawo. Więc może wezmę tą skrzynkę tu, o właśnie tak. I teraz. Trzeba było blisko, żebym spadła, ale na szczęście się udało. Dobra. Teraz spróbujmy to TNT. Się tu wrócić. Okej, okay. I teraz na prawo. Hop, hop, hop. I cztery skrzynki. Okej, okay. Teraz TNT. Udało się. Zobaczcie. Tu w ogóle są skrzynki na dole. Też. Może tak samo TNT. Okej. Teraz skoczmy na TNT i na tą skrzynkę wybijającą. Rozbijmy tą skrzynkę. Teraz tutaj na górze. To jest TNT. Tylko nie mogę stać tam jak bym skoczyła na to złoty owoc łupa. Nie mogę tu stać, bo mnie TNT rozwali, czyli muszę się tutaj wrócić. Okej. Okay. Teraz. I rozbijamy ostatnią skrzynkę w tym poziomie. I jeżeli się nie mylę, tak, to jest właśnie ta skrzynka wybijająca, którą widzieliśmy na początku poziomu, czyli nam się odblokowało przejście. I mamy 215 skrzyń na 215. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. A my się już widzimy za niedługo i pa, pa, pa!